Przygotowaliśmy odpowiednie widoki oraz trasy. Do tego wyedytowaliśmy podstawowe szablony. Utwórzmy więc teraz moduł odpowiedzialny za akcje związane z użytkownikami. Przejdźmy do terminala. Zatrzymajmy serwer www, naciśnijmy Ctrl oraz C. Wpiszmy polecenie Python manage.py start app. Po spacji wprowadzimy nazwę nowego modułu, nazwijmy go accounts, czyli konta. Możemy z powrotem uruchomić serwer aplikacji. W tym celu wpiszmy polecenie Python manage.py run server. Naciskamy Enter. Utworzyliśmy moduł. Zminimalizujmy okno terminala oraz przejdźmy do edytora tekstu. Jak widzimy, pojawił się dodatkowy katalog accounts. Rozwińmy go oraz zaznaczając moduł, naciśnijmy prawym przyciskiem myszy, z menu wybierzmy New File. Musimy stworzyć bazowy plik tras, nazwijmy go urls.py, naciśnijmy OK. Aby Django wiedział, że accounts to moduł naszej aplikacji, musimy wyedytować plik settings.py. Przejdźmy do niego oraz znajdźmy ustawienie Installed Apps. Po przecinku w ostatnim wierszu naciśnijmy Enter, wprowadźmy apostrof oraz nazwę naszego modułu, czyli Accounts. Przejdźmy teraz do głównego modułu naszej aplikacji VideoPoint oraz wyedytujmy plik urls.py. Musimy dodać trasy, które będą wywoływać widoki znajdujące się właśnie w naszym module użytkowników. W tym celu za deklaracją ścieżki admin w nowym wierszu zacznijmy od obiektu PF, otwórzmy nawias. Chcemy, aby ten moduł został wywoływany taką samą ścieżką, jak się nazywa, czyli accounts. Wprowadzimy apostrof oraz accounts z ukośnikiem na końcu. Jako drugi parametr obiektu PF przekażemy wszystkie trasy znajdujące się w module użytkowników. W tym celu posłużymy się obiektem include, ale musimy go najpierw załadować. Znajduje się on w module URLs, jest dostarczany przez Django. W tym celu tuż za importem obiektu PF prowadźmy przecinek oraz include. Wróćmy teraz do naszej trasy. Zacznijmy od include, otwórzmy nawias oraz podajmy w cudzysłowie plik, który będzie przechowywał trasy modułu użytkowników, czyli accounts.urls, mała literóweczka urls. Posłużymy się wbudowanym w Django schematem użytkowników, dlatego tuż za deklaracją trasy accounts wprowadźmy przecinek, zacznijmy od obiektu PF. Otwórzmy nawias, wprowadźmy taką samą trasę jak wcześniej. Jako drugi parametr przekażemy moduł Django, który obsłuży nam użytkowników. Wprowadźmy include, otwórzmy nawias, wprowadźmy w cudzysłowie django.contrib.auth.urls. Przygotowaliśmy podstawowe trasy dla naszego modułu. Możemy przetestować, czy wszystkie ustawienia, które wprowadziliśmy, są prawidłowe. Abyśmy mogli wyświetlić w przeglądarce stronę główną, wyedytujmy jeszcze plik szablonu znajdujący się w katalogu core. Otwórzmy go. Znajdźmy miejsce, w którym wywołujemy adres login, którego jeszcze nie mamy. Znajduje się on w wierszu 39. Zaznaczmy całą instrukcję oraz po prostu ją usuniemy. Przejdźmy teraz do naszej przeglądarki oraz odświeżmy widok. Przeglądarka informuje nas, że nie jest w stanie połączyć się z serwerem, czyli najprawdopodobniej zrobiliśmy coś nie tak. Otwórzmy terminal. Jak najbardziej zapomnieliśmy o deklaracji podstawowego obiektu tras w naszym module użytkowników. Zminimalizujmy okno terminala. Otwórzmy edytor tekstu, przejdźmy do pliku urls.py naszego modułu accounts oraz zaimportujmy podstawowy obiekt PF. Wpiszmy from
django.urls import path. Zejdźmy dwa wiersze niżej. Oj, tutaj oczywiście coś nam podpowiedziało nieprawidłowo. Oczywiście tutaj wystarczy path. Przejdźmy dwa wiersze niżej oraz utwórzmy listę URL patterns. Znak równości oraz otwieramy nawias kwadratowy. Sprawdźmy, czy nasz moduł jest już gotowy. Otwórzmy przeglądarkę oraz odświeżmy widok. Jeszcze coś jest nie tak. Przejdźmy do terminala. Jak najbardziej wkradła się mała literówka w naszej sekcji importu modułu użytkowników. Zminimalizujmy okno terminala. Przejdźmy do edytora tekstu oraz dodajmy S przy URL. Sprawdźmy teraz, czy wszystko jest OK. Odświeżmy widok. Jak najbardziej pojawiła się strona główna, czyli wszystkie ustawienia są prawidłowo skonfigurowane. Przejdźmy teraz do następnej lekcji, w której utworzymy widok oraz formularz rejestracji.